Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, odpowiedzi na Wasze listy. Zaczynajmy. Pytanie Hani. Pewien człowiek ma do mnie żal i na głos wypowiada, że życzy mi źle. Nie wiem, co z tym zrobić. Ja staram się wysyłać całą masę dobrych energii. Moja kochana Haniu, a także osoby, które spotykają się z tym samym problemem. Jeżeli ktoś na głos życzy Wam źle, to wiadomo, że takie życzenia mają bardzo dużą siłę energetyczną i magiczną. I rzeczywiście takie złe rzeczy mogą Wam się przytrafić, a zresztą nawet na pewno Wam się przytrafią. Dlatego należy się przed tym bronić. Przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że wszystko to, co ktoś do Was wysyła, zawsze wróci do niego z powrotem. I tutaj, jak zawsze, taka zasada czarownic 7 razy mocniej. Dlatego to jest pierwsza pomoc. Zdać sobie z tego sprawę już w tym momencie, gdy ta osoba o tym mówi, a także później. A następnie, po powrocie na przykład do domu, po spotkaniu z taką osobą, wówczas należy przeprowadzić rytuał odwracania. I tutaj każdy z Was może ten rytuał przeprowadzić. Wiadomo, że osoby, które mają większe doświadczenie magiczne, przeprowadzą ten rytuał skutecznie, natomiast osoby z mniejszym doświadczeniem muszą troszkę poćwiczyć. Do tego celu używamy lustra. Lustro stawiamy przed nami i wykonujemy rytuał odwracania, czyli wszystkie złe energie jak gdyby zbieramy z naszej aury, z naszego otoczenia i poprzez lustro wysyłamy z powrotem do tej osoby. I tutaj bardzo proszę nie wysyłać więcej złych energii, gdyż znowu wysłane przez Was zło wróci do Was 7-krotnie, czyli zawsze wysyłamy tylko to zło, które otrzymaliśmy. Warto również wykonać oczyszczanie przy pomocy dymu z białej szałwii. Zapalamy listeczek białej szałwii, a następnie dymem obwodzimy jak gdyby nasze ciało, wyobrażając sobie i wysyłając energie, które mają na celu zebranie tych wszystkich złych energii i wysłanie ich z powrotem do wszechświata. Mam nadzieję, że w tych kilku słowach jest to zrozumiałe. Jeżeli nie, to bardzo proszę pytać i w następnym filmie postaram się wytłumaczyć. Następne pytanie to jest pytanie Łukasza. Przy wykonywaniu rytuału 2 razy zgasła mi świeca. Co to oznacza? A dym z tej świecy płynął prosto. Kochany Łukaszu, a także inne osoby, które przy rytuale dziękczynnym, które wykonywaliśmy razem lub w czasie innego rytuału, zdarzy się coś takiego, że zgaśnie świeca magiczna. To po pierwsze należy się upewnić, czy nie ma jakiegoś przeciągu, czy po prostu nie są to wpływy zewnętrzne całkiem normalne, na przykład wiatr, jeżeli my robimy jakiś rytuał na zewnątrz. Jeżeli jednak nie ma takich rzeczy normalnych, fizycznych i świeca zgaśnie po raz pierwszy, to należy zdać sobie sprawę, że jest to bardzo ważny znak energetyczny. I albo wykonywaliśmy rytuał niepoprawnie, albo siły nadprzyrodzone na coś chcą nam zwrócić uwagę. Możliwe, że nasze zaklęcie, które wypowiadamy, jest w jakimś stopniu niepoprawne. Jeżeli natomiast mimo tego kontynuujemy rytuał i świeca zgaśnie po raz drugi, to bardzo proszę przerwać rytuał, gdyż jest to znak odgórny, że coś jest nie tak i należy przerwać. Moi kochani, natomiast, jeżeli dym z świecy idzie prosto w górę, to jest to dodatkowy znak. Znacie już z pewnością, tutaj Łukasz może nie ma tej książki, ale powinien sobie tą książkę w jakiś sposób zorganizować. W mojej książce Magia macie dokładne wytłumaczenie, co oznacza dym ze zgaszonej świecy. I tutaj bardzo przepraszam, że muszę się powtórzyć, ale to jest taka moja zasada, że nigdy niczego nie powtarzam. Nie powtarzam tego ani w moich książkach, ani w moich artykułach, ani w moich filmach. Ale mimo tego bardzo wiele pytań powtarza się i pewne odpowiedzi muszę niestety powtórzyć, gdyż albo osoby po prostu nie przeczytały moich artykułów, nie przeczytały moich książek, czy zapomniały o danym przekazie. Dlatego to, co ważne,
Postaram się powtórzyć i mam nadzieję nie zanudzać tym osób, które to jeszcze pamiętają. Dlatego dym ze zgaszonej świecy kieruje się prosto ku górze. Jest to zawsze pozytywny znak, że rytuał, który wykonujemy, czy prośby, z którymi zwracam się do Wszechświata, zostały wysłuchane i otrzymamy pomoc sił nadprzyrodzonych. Moi kochani, następne pytanie. Dzisiaj będzie troszkę dłuższe nasze spotkanie. Kolejne pytanie to jest pytanie Rafała. Pani Mario, od dawna interesuję się magią. Mam takie pytanie. Czy można samemu zrobić kielich magiczny, na przykład z gliny? Czy on ma jakąś moc? Bo na razie nie stać mnie na kupno kielicha, na przykład z cyny lub innej materii. Kochany Rafale, to jest takie przesłanie do wszystkich innych osób. Wszystkie narzędzia magiczne możecie wykonać samodzielnie. Tak samo taki kielich wykonany własnoręcznie z gliny jest równie dobry, jak na przykład runy wykonane własnoręcznie na kamieniach z rzeki czy jakichś innych. Natomiast mój ulubiony kielich magiczny wykonany jest z miedzi, ale to jest sprawa kompletnie indywidualna i każdy z Was powinien odnaleźć swoją drogę, odnaleźć te narzędzia, z którymi współpracuje Wam się najlepiej. Czyli może być kielich wykonany z gliny własnoręcznej. Następne pytanie to jest pytanie Piotra. Czy w kolejnym filmiku mogłaby Pani poruszyć temat wróżenia z kryształowej kuli, czyli jak zacząć wróżenie z niniejszego narzędzia magicznego oraz jak postępować z kulą? Kochany Piotrze, temat wróżenia z kryształowej kuli, jak rozpocząć naszą pracę magiczną z kryształową kulą, jak się obchodzić z kryształową kulą, wszystko dokładnie opisałam w mojej książce Kurs Magii 1. Tutaj nie ma sensu tego powtarzać. Wszystkie osoby tym zainteresowane bardzo proszę zerknąć do tej książki. Natomiast jeżeli macie doświadczenia inne niż rzeczy, które opisałam, to bardzo proszę zadawać takie pytania, gdyż tutaj jest taka pewna prawidłowość, że bardzo wiele osób zadaje pytania, które wyjaśniłam w moich książkach. Te książki są napisane tylko i wyłącznie dla Was, właśnie do pracy samodzielnej. W każdej książce znajdziecie inne informacje, oprócz jednej rzeczy, a mianowicie afirmacji, która pojawia się w trzech moich książkach. Temat afirmacji pojawia się ogólnie w książce Magia, a także w książce Rytuały miłosne, jest to wówczas afirmacja miłosna, a także w książce Magia bogactwa, jest to wówczas afirmacja bogactwa. To jest tylko jeden temat, który się powtarza. Dlatego bardzo proszę zerknąć sobie na stronkę, tam macie opis każdej książki i dokładny spis treści każdej książki. Bo nie ma sensu, abym ja tutaj opowiadała dokładnie to, co możecie przeczytać w książce, gdyż inne osoby, które czekają na ten film i mają inne pytania, głębsze pytania, po prostu nudzą się słuchając tego, co już znają. Dlatego proszę wybaczyć te proste pytania, proszę zerknąć do książek, natomiast wszystkie inne głębsze pytania, które odpowiedzi nie znajdziecie w moich książkach, czy nie znajdziecie w innej literaturze, bardzo proszę te pytania zadawać. Następne pytanie. Nie wiem, tutaj przedstawię to pytanie anonimowo, z pewnych względów, ale to pytanie pojawia się bardzo często od różnych osób, szczególnie osób, które zajmują się wróżeniem, które zajmują się przepowiadaniem przyszłości. Ale pragnę przytoczyć treść tego pytania, mniej więcej bardzo podobne pytania są mi stale zadawane. Nie wiem, czy powinnam dopisać, ale jest pewna rzecz, która mnie zastanawia. Otóż piszesz, że starasz się jak najmniej korzystać z komputera, gdyż osłabia on Twoją energię, co jest całkowicie zrozumiałe. Jednak Twoja aktywność internetowa jest dość duża, blog, YouTube i inne. Zastanawiam się zatem, kiedy znajdujesz czas na prace magiczne, które są tak ważne, by pomóc. Moi kochani, ja nie wiem, jak inne osoby pracują z komputerem. Ja nie wiem, jak inne osoby prowadzą prace magiczne, gdyż każdy jest inny. W każdym bądź razie ja znajduję czas na wszystko. Ja znajduję czas na wszystko to, co chcę Wam przekazać. I u mnie ten problem nie występuje, dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja po prostu znajduję czas na wszystko.
Następne pytanie. To pytanie również bardzo często się powtarza. Dlaczego nie odpowiada Pani na wszystkie listy? Moi kochani, ja już Wam o tym mówiłam w jednym z filmików, także na blogu. Wszystkie pytania ogólne, które dotyczą spraw magicznych, przedstawiam w formie artykułów na blogu oraz tych filmików. Dlatego są te filmiki. Dlatego na takie pytania nie odpowiadam osobiście. Natomiast wszystkie pytania dotyczące spraw osobistych, takich problemów indywidualnych, na te pytania oczywiście nie odpowiadam tutaj publicznie, ale odpowiadam w miarę możliwości przez e-mail. Następne pytanie. Droga Pani Mario, które książki magiczne może mi Pani polecić do dalszego rozwoju? Moi kochani, to pytanie również bardzo często się powtarza. Ja nie polecę Wam żadnej książki, gdyż ja muszę najpierw poznać etap Waszego rozwoju, Waszej wiedzy teoretycznej, Waszej wiedzy praktycznej. Do tego służy na przykład nauka magii, ale na takie pytania, które książki potrafią polecić, każdy z nas jest na innym etapie. I dla jednej osoby dana książka może być bardzo korzystna w tym momencie, natomiast dla drugiej może być kompletnie niekorzystna. Dlatego bardzo proszę, idźcie za głosem własnej intuicji, własnego wewnętrznego głosu, czyli zadając pytanie dla Wszechświata, która książka, jaka wiedza jest mi w tej chwili potrzebna, odczekujecie przez pewien czas, a następnie zaczynacie szukać książek magicznych. Jestem pewna, że ta książka, na którą się natkniecie, będzie w tej chwili dla Was korzystna. I oczywiście zachęcam do czytania, do poznawania różnych książek magicznych, ale zawsze na takiej samej zasadzie. Najpierw pytamy, która książka jest odpowiednia, bo książek są miliony, ale nie ma sensu, aby kupować wszystkie, aby czytać wszystkie. Nie jesteście w stanie tych wszystkich książek przeczytać, dlatego zawsze zadajemy pytanie, która książka jest w danym momencie dla mnie odpowiednia i wówczas szukamy. Następne pytanie. Droga Pani Mario, które święta magiczne czekają nas w najbliższym czasie? Moi kochani, to oczywiście Lamas, czyli początek sierpnia. To święto chleba, jest to święto czarownic, jest to święto celtyckie. O tym święcie wszystko znajdziecie na moim blogu i na mojej stronie. I mam nadzieję, że będzie ono dla Was bardzo przyjemne i będziemy oczywiście świętować razem, jak zawsze. Kolejne pytanie, to pytanie również bardzo często się powtarza, dlatego nie przedstawiam imienia. Co to jest Księga Cieni? Moi kochani, Księga Cieni. O tym pisałam dla Was również w kursie Magii 1, czyli tej pierwszej książce, podstawowej książce do nauki magii. Księga Cieni to jest inaczej księga naszych praktyk magicznych, w których każdy mag, każda czarownica zapisuje swoje praktyki magiczne, aby po pewnym czasie do nich sięgnąć i pewne rzeczy przeanalizować, a jednocześnie udokumentować to jak gdyby dla przyszłych pokoleń. Nie będę tutaj mówić dla świętej inkwizycji. Moi kochani, następne pytanie. Następne pytanie to jest raczej zbiór pytań i dotyczą one wszystkie magii miłosnej, czyli rytuałów miłosnych. I tutaj zawieram wszystkie pytania typu, który rytuał Pani poleca, by odzyskać ukochaną osobę? Który rytuał Pani poleca, aby w ogóle się zakochać, znaleźć swoją drugą połowę? Jak przeanalizować mój związek? Czy to jest mój prawdziwy partner? I tysiące takich pytań. Jakie są rytuały z krwi? Jak piszemy afirmację miłosną? Jak wykonujemy sygile? I tak dalej. Moi kochani, temat rytuałów miłosnych jest bardzo dokładnie omówiony w dwóch książkach do pracy samodzielnej. Ja również o tym mówiłam, niestety. Bardzo przepraszam te osoby, które słyszą to już po raz setny. Dwie książki. Rytuały miłosne. Tą książkę należy, od tej książki należy rozpocząć swoją przygodę z magią miłosną, a następnie druga książka Magia Miłosna. Gdyż rytuały miłosne zawierają wszystkie rytuały księżycowe, afirmacje i tym podobne. Natomiast druga książka, Magia Miłosna, zawiera już jak gdyby te techniki bardziej skomplikowane, jak magia lalek w magii miłosnej, jak sygile, jak serwitory miłosne. Te książki są do pracy samodzielne i możecie z nich
korzystać. Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, zapraszam na sesje indywidualne. Następne pytanie, to jest pytanie Aleksandry. Jak najlepiej przeprowadzić oczyszczanie domu białą szałwią? Proszę o instrukcję. Moja kochana Aleksandro, a także znowu inne osoby, które zadały podobne pytanie. Ten temat ja dokładnie omówię w mojej nowej książce Jak aktywować pozytywne energie w Twoim otoczeniu. Ale częściowo ten temat znajdziecie w każdej mojej książce, bo wszędzie jest troszeczkę opisana ten temat, najwięcej w książce Magia. Natomiast samo oczyszczanie, przeprowadzamy je bardzo, bardzo prosto. Czyli tego dnia najczęściej robimy to raz w tygodniu. Zapalamy listki białej szałwii i dymem z białej szałwii obchodzimy wszystkie kąty naszego mieszkania. I tutaj bardzo proszę otworzyć szafy, półki, regały, aby wszędzie ten dym dostał się do każdej rzeczy. Oczywiście jest to związane również z pewną pracą psychiczną, pracą energetyczną, gdzie wyobrażamy sobie dokładnie, że oczyszcza ten dym wszystkie części naszego mieszkania, a także prosimy o pomoc anioły, czy pozytywne siły nadprzyrodzone, czy siły wszechświata o pomoc w tym oczyszczaniu. Po takim oczyszczaniu polecam zrobić od razu drugi rytuał klaskania w dłonie w każdym kącie naszego mieszkania. I tutaj się często pojawia pytanie, jak długo klaskać. Moi kochani, tak długo, aż ten dźwięk będzie czysty. Również już o tym mówiłam w jednym z filmów. Natomiast po oklaskaniu wszystkich kątów przechodzimy wszystkie kąty, dzwoniąc na przykład dzwonkiem. Ja mam tutaj taki dzwonek ze srebra. One wydają bardzo pozytywne wibracje. I takim dzwonkiem obdzwaniamy wszystkie kąty. Jeżeli ktoś nie ma takiego dzwonka, to może wykorzystać na przykład szklankę i uderzać łyżeczką w szklankę. To są wysokie tony, wysokie frekwencje. To tak w kilku słowach. Następne pytanie Aleksandry to afirmacje, czyli jak robimy afirmacje, co to jest afirmacja, jak pisać afirmację i tak dalej. Moje kochani, to jest najprostsza technika, to jest technika na pograniczu magii. Opisałam tą technikę w trzech książkach, o tym wam już mówiłam na początku tego filmu. Proszę sobie zerknąć i tam jest to dokładnie napisane. Afirmację możecie robić w każdym miejscu. Nie musi być to tylko w waszym mieszkaniu. Można robić na zewnątrz, można robić na łonie przyrody, w lesie i tak dalej. Z tym pytaniem związane jest pytanie Łukasza. Wizualizacje, gdzie i kiedy? Wizualizacja to jest druga z bardzo prostych technik na pograniczu magii, czyli wyobrażanie sobie tego, co pragniemy do naszego życia przyciągnąć. I wizualizację możecie robić dokładnie wszędzie. Moim ulubionym miejscem do moich wizualizacji jest zawsze las albo nad brzegiem rzeki, nad brzegiem jakiegoś strumienia, na łonie przyrody. Ale są osoby, które nie potrafią się skupić na przykład na wycieczce do lasu, gdyż obawiają się, że nie wiem, kto się napadnie, bo obawiają się dzikich zwierząt, obawiają się insektów i tym podobnych, więc wówczas proszę przenieść się do własnego mieszkania. Następne pytanie Łukasza. To jest pytanie już dosyć przeterminowane, gdy zostało mi zadane w momencie jednego ze świąt religii katolickiej, ale to pytanie pojawiło się w różnych wariantach i jest związane z wiarą katolicką. Pytanie Łukasza. Pani Mario, czy obchodzi Pani święta? Tutaj chodzi o święta Kościoła katolickiego. Moi kochani, ja naturalnie obchodzę święta, ale nie święta katolickie, gdyż obchodzę święta czarownic, czyli wszystkie święta naszych bardzo, bardzo stare święta naszych przodków, czyli naszych dziadów i pradziadów. Święta słowiańskie, święta celtyckie, święta germańskie. I tutaj ja jestem osobą, która nie jest związana z jakąś religią. Dla mnie Bóg jest wszędzie, moce pozytywne są wszędzie. Dla mnie niezwykle ważna jest nasza Matka Ziemia, nasza przyroda, wszystko, co jest dookoła nas. Ja się nigdy nie wiążę i nie oddaję w służbie tej czy innej religii. Dlatego święta tak, ale nie te święta, o które pytał Łukasz. To znaczy częściowo tak, gdyż Kościół katolicki
przejął te święta od naszych dziadów, od naszych pradziadów, religii słowiańskiej czy religii celtyckiej, ale z pewnymi zmianami i pewnymi przesunięciami w kalendarzu. Moi kochani, teraz następne i jedna z ostatnich pytań. Bardzo wiele pytań pozostało jeszcze bez odpowiedzi. Na pewno uzyskacie na nie odpowiedzi, tak zwane zbiorcze. Czyli zawsze staram się zebrać kilka pytań do tego samego tematu i Wam tutaj przekazać. Kolejne pytanie jest związane częściowo z moim życiem prywatnym, a mianowicie jak ja dbam o moją figurę, jak ja relaksuję się, jak ja korzystam. Z jakich technik, z jakich sposobów ja korzystam. Tutaj to pytanie łączy się również ze wszelkimi tymi pytaniami na temat, co Pani poleca, jak się zrelaksować, jak wspomóc jak gdyby nasze ciało materialne w dalszym rozwoju, nie tylko w wyglądzie, bo wiadomo, jak wyglądamy, tak się również czujemy. Nasze ciało jest jak gdyby odbiciem naszego wnętrza. Moi kochani, co ja mogę Wam polecić? To jest to, co ja stosuję i dla mnie to jest najlepszy sposób, ale oczywiście każdy musi znaleźć ten sposób, który najbardziej mu odpowiada. Ja osobiście uwielbiam po pierwsze spacery na wolnym powietrzu, czyli na łonie natury i tutaj wszelkiego rodzaju piesze wędrówki. W żadnym stopniu nie polecam biegania, gdyż bieganie bardzo obciąża nasz kręgosłup i jest niezbyt pozytywną formą sportu, ale wszelkiego rodzaju wędrówki z kijkami, nordwalking, czy wszystkiego rodzaju inne, bardzo spokojne poruszanie się na świeżym powietrzu. To ma niezwykle pozytywny wpływ nie tylko na wygląd, ale również na samopoczucie, a także na nasz umysł, nasze wewnętrzne siły, nasze wewnętrzne energie, odbudowanie energii, aury. I tutaj taka mała wskazówka dla osób. Wiele osób na przykład twierdzi, że obawia się samotnych spacerów do lasu, szczególnie kobiet. I ja to rozumiem, bo różne sytuacje się w życiu zdarzają. Często przyciągamy pewne sytuacje. Dlatego jeżeli ktoś się obawia, ja nie wiem, czy taką formę stosuje się w Polsce, ale przypuszczam, że jest to również możliwe i tutaj czekam na Wasze odpowiedzi, Wasze komentarze. Ja wiem, że w Niemczech, gdzie mieszkam, wygląda to tak, że można iść na przykład w sobotę, w niedzielę do schroniska dla zwierząt i zabrać jakiegoś pieska czy pieski na spacer. I to ma taki pozytywny wpływ. Nie tylko na nasze samopoczucie, gdyż zabieramy czworonoga, który nie ma domu, który siedzi zamknięty w jakimś kolcu, w jakiejś klatce, zabieramy go na świeże powietrze. Można również bardzo się zaprzyjaźnić z takim stworzeniem i stale go odwiedzać, i stale z nim wychodzić, nie trzeba go zabierać do siebie do domu, a jednocześnie w pewnym stopniu posiadać swojego czworonożnego przyjaciela. I to Wam polecam. Dla wszystkich tych osób, które się obawiają albo które chcą zrobić coś pięknego. Po prostu wybieram się do schroniska. Prawie w każdym mieście jest schronisko dla zwierząt i zabieramy czworonoga na spacer, na pieszą wędrówkę. I tutaj, jeżeli takiej formy nie ma w Polsce, to warto porozmawiać z dyrektorem czy z panią dyrektor ze schroniska i na pewno taka forma się przyjmie. Ale jestem pewna, że już coś takiego jest. Następną formą, którą dla Was polecam, jest taniec. Taniec i to niezależnie od muzyki. Wiadomo, że czym bardziej dynamiczna muzyka, tym bardziej można się zrelaksować. I tutaj ja jestem z pokolenia techno i dla mnie techno zawsze było bardzo pozytywne. Mimo tego, że mówi się, że jest to muzyka czarnej magii, jest to muzyka szamańska, jest to muzyka tego czy tamtego. Dla mnie techno zawsze było pozytywne, gdyż pozytywny jest dla mnie ten efekt takiego oczyszczenia organizmu ze złych energii, które następuje w czasie tańca do tej muzyki. Wiadomo, że dla wielu osób ta muzyka już jest przestarzała, bo wielu moich widzów jest młodszych ode mnie, ale są różne odpowiedniki, muzyka rap, muzyka dance, muzyka trance i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. I taniec jest
podstawą do pełnej relaksacji, a jednocześnie takiego oczyszczenia, gdyż w czasie tańca krew dopływa do każdej komórki naszego ciała i odżywia ją, dotlenia ją i oczyszcza energetycznie. O tym warto pamiętać. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, aby tańczyć u siebie we własnym domu, to jest tysiące klubów i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I to niezależnie od wieku. I tutaj należy przełamać wreszcie to okropne tabu, że na przykład w tym czy w tamtym wieku nie chodzi się już, czy nie wypada iść do dyskoteki. I tutaj jestem pewna, że młodsze pokolenie zrozumie to w pełni i należy to temu młodszemu pokoleniu w pewnym stopniu uświadomić, że niedługo też będą w naszym wieku, czy nawet starsi. Dlatego warto walczyć o coś i warto akceptować coś, co w pewnym sensie dotyka również nas, i to za parę lat. Następną formą jest yoga. I tutaj, moi kochani, ja byłam bardzo sceptyczna w podejściu do jogi kilka lat temu. Zawsze uważałam, że yoga jest w pewnym sensie przereklamowana. W pewnym sensie jest również przereklamowana ze względu na to, że wiele kursów jogi jest całkowicie błędnych. Bo jeżeli ktoś idzie już na pierwsze zajęcia z jogi i przez kolejne 2 czy 3 dni nie może się ruszać, oznacza to, że kurs jest błędnie prowadzony. Gdyż yoga wymaga stopniowego prowadzenia, a nie od razu z najwyższej półki. Dlatego ja Wam bardzo polecam jogę. Ja osobiście również jogę ćwiczę. I tutaj jogę na świeżym powietrzu najlepiej po prostu zabrać sobie matę do lasu i ćwiczenia wykonywać w lesie, czy na łące, czy nawet na własnym balkonie. Tutaj można się odgrodzić od sąsiadów. Moi kochani, i w tym celu macie moje subskrypcje tutaj na kanale i tutaj na dole są subskrypcje, czyli kanały, które ja w pewnym sensie dla Was polecam, które ja lubię i tam macie kanały muzyczne, a także jeden kanał jogi. Ten kanał jest prowadzony w języku niemieckim, ale to kompletnie nie przeszkadza, proszę się tutaj przełamać, gdyż mamy taką funkcję w przeglądarce na przykład Google, która tłumaczy nam automatycznie przynajmniej tytuły danych filmów, ale te zajęcia prowadzone są w bardzo fajny sposób, a mianowicie po kolei, bardzo wolniutko. Pan mówi w języku niemieckim, a jednocześnie modelka jak gdyby pokazuje dane ćwiczenie. Nie trzeba rozumieć tego, co ten pan mówi, wystarczy obserwować to, co dana osoba wykonuje i w ten sposób ćwiczyć jogę. Tak zacząć i potem stopniowo. Zaczynamy wolniutko i zwiększamy dawki. To są moim zdaniem najlepsze sposoby, aby nie tylko dobrze się czuć, ale również utrzymać ciało w odpowiedniej formie, a także zrelaksować się i zwiększyć jak gdyby koncentrację, która jest Wam potrzebna w czasie rytuałów magicznych. Takie ćwiczenia z jogi są w pewnym sensie bardzo korzystne i wspomagają proces kontroli własnego ciała, kontroli własnych myśli i koncentracji. Natomiast taniec do muzyki żywej, taki na przykład jak techno, jest wspaniałym instrumentem oczyszczania ciała i energetyzacji naszego ciała. Moi kochani, na tym kończę dzisiejsze spotkanie magiczne. Proszę nie zapomnieć, aby subskrybować mój kanał, bo wówczas otrzymujecie każdą informację o nowym filmie przez e-mail i nie musicie stale zaglądać i sprawdzać, kiedy pojawi się nowy film, czy pytać mnie po prostu przez e-mail, czy już jest gotowy i kiedy zostanie wstawiony. Moi kochani, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bucardi.